jest to auto własnoręcznie zbudowane. Budowa trwa tak 3 lata z kawałkiem. Przerwa 7-letnia. Sukces, myślę, wiele godzin pracy nad autem dało pożądany efekt i no i cieszymy się bardzo, że ukończyliśmy. Auto wytrzymało trudy, myśmy też musieli się wiele nauczyć, przypomnieć sobie. Jesteśmy tutaj. Polkynowicz, Puchary Wręczy, pani Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy i pan Tomasz Szekotowski, przedstawiciel naszego sponsora generalnego firmy Krause. Grzesiek Siekludzki zrobił sobie małą przerwę w startach rajda, a powrócił wspaniałym Oplem Kadetem. To była świetna decyzja chyba, postawienie na ten samochód. Z wiele godzin przyjęliśmy do pracy, ale z lasu przyjęliśmy pracy. Dzisiaj dało nam wiele do zadowolenia. Ale Grzesiek, widzę, że jechałeś bardzo ostrożnie, bo naprawdę auto nie wyraśnięte, nie wygląda jakby jechało, a tutaj jednak coś się działo. Było kilka przygód, ale jeżeli nie ma przygód, to znaczy, że się zawolnili. No, Grzesiek Siekluski znany jest raczej z szybkiej jazdy. Duży brawa dla chłopaków i dla ich pięknego okna. Grzegorz Siekludzki, Bartosz Wojtynowicz, Automobil Klub Sudecki.